No dobra, to od czego zaczynamy? Od bazy czy... No właśnie, tutaj no mówi o priorytecie Gopla. No ale tak mówisz od jakiegoś czasu, więc nie, najpierw ten dym, Tym dymem trzeba się zająć. Ale właśnie, tutaj Harking zostawił chyba swój helikopterek. No nie wiem, w sumie nie wiem nawet na 100% czy to on, ale... on takim czymś lubi latać, bardzo. Podobnież, bo widziałem tylko do tej pory póki co materiały z trybu współpracy. No i latając czymś takim może naprawdę posiać niezły przypał, więc nie dziwię się, że często jest to wykorzystywany pojazd. No tak się czaję, czy... pokażę wam przy tym, jak się lata. No troszeczkę hardkorowo trzeba umieć. Ja jeszcze nie umiem zbyt dobrze, ale mniej więcej tam, gdzie chcę, jestem w stanie się dostać. O, troszeczkę wyżej. Troszeczkę niżej. I powiedzmy tak, to jest świetny pagórek na rozwalenie ich wszystkich. Nie, serio, dobra. Ląduj. Dobra. Tniesz troszeczkę drzewa, trudno. Tylko nie spadnij tam. No dobra. To helikopterem już sobie nie polatamy. Ale może w ostateczności. Ale snajpa. O kurczę, to drzewo, no. Trzeba jakiegoś drwala zatrudnić szybko. W ogóle moment. Właśnie, momencik, sekundkę. Najpierw aparatem. Może tu w krzakach coś się czai. No tak, no dobra, ja jestem też dobrze zasłonięty, ale oni również. Moment, tam coś było połyskującego. Pewnie, kurczę, skrzynka tylko. No niemożliwe, że ich jest tylko dwóch. No właśnie, że jest trzeci. No a to jest alarm, to jest skrzynka z alarmem. No idealna do strzału ze snajpy, no szlak, dobra. Próbujemy. Hop. No nie, w ten sposób. No nie, ale to naprawdę w ogóle to jest, czy to jest to? Co ja myślę? No ja jestem troszeczkę oddalony od telewizora, dobra, zbliżę się. No ten krzaczek trochę zasłania szlak, ale no, no tak wygląda, jakby to miało być to, no. Można zawsze strzelić raz w lampkę. Punkt umiejętności wszedł za to. Czy coś było na rzeczy bankowo? Chyba, że to zbieg, totalny zbieg okoliczności. No ale okej, czy jak ktoś zginie, to wzniecą alarm? Za cholerę. Nie, no to nie wygląda jak to, co myślałem. Ale tego można spróbować unicestwić już. Przez krzaki. Strzałem w głowę. Dobra, jaka reakcja? Czy kogoś to obchodzi? Niezbytnio. Dobra, to ja mam chwilę, żeby sprawdzić na mapie, jaki jest poziom trudności średni, czyli dwa alarmy. Aha. To co najwyżej rozwaliłem jeden. No dobra, wiewiórka. Tracimy pozycję. Na rzecz. O shit, ale tu ląduj. No nie tam do nich, przecież zauważą. Tu. Funkcjonują indywidualnie. Wyłączenie jednego alarmu wstrzymuje jedną falę. No dobra, domyślałem się, że tak to się właśnie odbywa. Cholera, mogłem wylądować tam, gdzie jest helikopter. Jakby co, miałbym gdzie uciec i czym? W powietrze i helikopterem. No dobra, trudno. Trzeba sobie radzić inaczej. Dobra, jak to wygląda wasza sytuacja? To może na faktycznie najpierw lepiej aparatem. Choć przez lunetę snajpy też dochodzi do oznaczania. Tylko wolniej, bo trzeba przytrzymać celownik bezpośrednio na celu. No dobra, ale... No nie, ja strzelałem w lampkę tylko, a nie w skrzynkę. Skrzynka jest zasłonięta. Ale może się uda do niej dostać. Dobra, obserwujmy uważnie. Co? No, nie miodorze! No, dobra, dobrze, że mam tłumik. Dawaj skórę. Nie! Świnia. Choć w sumie nie, czy ja potrzebuję miodożerów? Chyba nie. Ale są przebrzydłe bestie. Naprawdę. Potrafią zaleźć za skórę. Ej, tam jest kolejna, chyba. Aha, dobra. Tutaj mamy kogoś.
Co to, kurde? On nie żyje? Nie, on tylko sobie śpi, odpoczywa. Ale pewnie nie jest sam przy tym ognisku. Dobra, wracając do skrzynki od alarmu. Gdzie ona jest? Dobra, są i lampki. Tam gdzieś przez te krzaczki, czyżby? Coś było widać? Nie, to jest dyndające pranie. Cholera, nie widać. Nie widzę skrzynki. Nie z tej perspektywy. Więc trzeba się zająć tym kolesiem. Oho, no, ale bym skopał. Ale i tak trzeba się nim zająć, więc jeżeli ten pójdzie za budynek, to wstrzymam oddech i go zabiję. Dobra, chyba starczy. Ten, co na to? Nic, więc wstrzymanie oddechu po raz drugi. I ktoś teraz coś? Jakiś ruch w interesie? Nie, więc z tej strony względnie bezpiecznie już mogę się przybliżyć. O. No, jest miodożer. Już martwy. Jakby co jeszcze z niego skórkę się później ściągnie, ale równie dobrze. Chyba już autentycznie nie muszę. Nie, to jeszcze nie skrzynka. To dalej to pieprzone pranie, cholera. Dobra. Wystarczy do tamtej. No tamta też ma skrzynkę pewnie przy samej cholera ziemi. Szybko. Od razu też schowamy ciała troszeczkę dalej. Bo mimo wszystko mogą podejść. Dobra, chodź. Chodź. Ale mogę szybciej trochę? Pewnie, że mogę. Tu za płot tylko. To mi wystarczy w zupełności. No moment. No gdzie jest ta skrzynka? A jeszcze niżej, dobra, ale to jest sekundka, jeszcze to ciało. Kurczę, obawiam się, że tamtego z przodu, którego przez krzaki załatwiłem, znajdą zaraz. Oż! No! Cały misterny plan w piździe. No teraz to już... To naprawdę mi się nie przyda. Pewnie, dobra. Zginę na samym początku. Albo nie. Bo zdążę się delikatnie podleczyć. Nie, no kto jest za mną? Pies! Tego się nie spodziewałem. Kurde! Nie lubię! Nie lubię czegoś takiego. Dobra, muszę się uleczyć. Kurczę, przydałby się... roślinka, miksturka. Po mnie. Dead! No właśnie. Zawsze tak jest, że nie mogę wyciągnąć broń zbyt... Ej, od tego jest umiejętność. Ale to jest, że celowanie przez przyrządy celownicze, przez Iron Sightsy. No, jeżeli nie ma przyrządów celowniczych. Ale dobra, mam gdzie? Tu zatrzymam. To spoko, tylko czemu w takim punkcie, gdzie zaraz się zsunę? Choć nie, pewnie nie, dobra, To jeszcze raz. Aparatem, cholera. Dobra. Tutaj ktoś coś jakoś gdzieś... Nie? Momencik. Tego jeszcze. Bo nie znaleźli go jednak. A gdzieś tu się włóczył. Oż! Pięknie. To straciliśmy trochę perspektywę. Aha. Jest jeszcze kurde gorzej teraz. Nawet nie zauważę chyba tego, który tam się kręcił. No. Bo poprzednim razem byłem tam, a tu już praktycznie muszę zejść. Ło, jeszcze ze śmiercią. Albo nie? Naprawdę trzymam gałkę wychyloną do tyłu. Jakoś się udało zjechać. Dobrze, nie spadł. No dobra, jestem zrównany z podłożem już. Jestem na ich poziomie. Nie ma żadnego advantage'a na mnie. Kurczę, odpowiednik słowa advantage po polsku. No, mózg, działaj. Mózgu, no. Nie, poddałem się. No dobra, ale spokojnie. Nie poddałem się w kwestii zdobycia tego obozu. Co to nie. Tylko trzeba by to było naprawdę kurde z głową zrobić, żeby nie posiłki nie przyjechały, ale... No wiecie, jak to teraz ze mną bywa. Spokojnie. Jest i pies. Oznacz go. Okej. Wystarczy, tu jest jakiś żołnierz na dole. I
No, najpierw wszystkich, których mogę. Wszystkich, których mogę. Okej, dobra. I kolejny. No to jest już średni poziom trudności. Więc w sumie, no mógłbym wezwać posiłki nawet, ale dobra. Uśmierćmy pieska. Oj. Shit. Spokojnie. No nie! No nie! Kurczę, czemu chybiłem? Czemu tak chamsko chybiłem? Dobra. Nie, nóż dorzucając, co ty robisz? Granat, kurde, i granat. I granat. Nie no, wnerwiłem się. Same granaty. Ale pościągać ich indywidualnie będzie trzeba snajpą. Proszę bardzo, szkoda, że nie headshot. Ech. Dobra, trudno. Tu widzimy inny. Ale masz szczęście. Ej, jak to... No jak to tu? No kurde, jakim cudem przecież... Ej, nie, faktycznie, sorry, wybaczcie. Ej, autentycznie moja wina. Zapomniałem, że po prostu jesteśmy zrównani poziomami, że... Oni bez najmniejszych problemów mogą mnie zajść właśnie z tyłu. Tylko czemu tak w magiczny sposób? Czemu ja nic nie widziałem na radarze? Może on nie był oznaczony. Nie, dobra, teraz nie popełnię tego błędu. Ej, kurde. Ja muszę popełnić ten błąd, bo chyba się tam nie dostanę z tamtej strony już. A może jakąś wiewiórką? No wiewiórę włącz! No nie chciał. Jeszcze tu się zsunie. No teraz no, widzę wszystko. Tak. Idealne miejsce dla snajpera. Dla takiego, który widzi kurde przez drzewa. Nie, no dobra. Wiewióra. No wiewiórę rób, nie ślizgaj się. Ty... No, dobra. Niestety próba pohamowania Adżeja nie udała się. Więc znowu jesteśmy na ich poziomie. Tym razem już trzeba o tym pamiętać. I chyba serio drugą rzecz, jaką mieliśmy zrobić w tym odcinku, czyli priorytetowy telefon, czy tam powiedzmy priorytetowe wezwanie od jednego z gości ze Złotego Szlaku, będziemy musieli zrobić następnym razem. W kolejnym materiale. Teraz naprawdę coś mi się wydaje, że jeszcze parę prób przede mną. I przed wami też, bo nie mam zamiaru nic wycinać. O, no kurczę, piesek. No jeszcze tu był piesek. Ja pieska uśmierciłem, nic się nie stało. Dopiero później sprawa się rypła. No, no tu w krzakach, no tam jeden przy ognisku siedzi bankowo, no. Co, nie ma go? A, może dopiero idzie sobie usiąść, okej. Dobra, tu chyba bym kolejny za krzakami, no ale troszeczkę mi przykro, że tak przez krzaki muszę patrzeć. Może lepiej przez lunetkę. No. Ej, a może zróbmy coś, czego ja jeszcze nie robiłem? Bo tu podobno można wezwać kumpli do pomocy. Nie, tutaj miksturki. Jak to się robiło? Moment. No nie, na pewno nie tutaj, piecho. No na pewno nie tu. W sumie dwa punkty umiejętności. No coś lepszego zawsze. Może to i to. Ej. Przeładowywanie snajperki w trakcie celowania. No, nie zgubię przynajmniej celu z oczu. Dobrze. Takie ulepszenie mi się podoba. Ale czyli serio? Mogę teraz wstrzymać oddech, przeładować? A nie, akurat nie muszę. No nie wiem, tego kropnąć. Nie no, może lepiej psa, gdzie on jest. Ej, a może? No mam jedną przynętę. Hop. Kto się połasi? Proszę, czy. Padnij. I lepiej w ten sposób obserwujmy. A pies, tylko pies. No to słabo. Liczyłem na jakieś dzikie zwierzę. Chociażby tygrysa, może niedźwiedzia. Kurde. No ale nie pieska, który już się tam kręcił. No ale w sumie tak dobrze go wreszcie wypatrzyłem. Dobra, za jakieś drzewo potrzebuję. Dobra. Może być ta brzoza. Teraz tak, hop. Co my tu mamy? Mamy pieska. Mamy alarm. Mamy ludzi. Ludzi mamy wielu. Oj. Ten jest nieoznaczony jeszcze. A to bardzo niedobrze, bo on teraz chyba jako jedyny może mnie wypatrzyć. Więc... dobranoc. Teraz pieska, bo może być upierdliwy w późniejszym czasie.
Dobra. Teraz tego z celowniczkiem. Bo on znajdzie pewnie pieska, ale to musi się oddalić trochę od reszty. Oj, mam nadzieję, że tu nikt na górę nie wchodzi. No tego można by machnąć. No właśnie. Szlak! Ten musiał wejść, ale nie wiem czy... Rabanu nie wzniecił. No to czemu to nie weszło, no? Dobra. Ludzie padają jak muchy. Oni nie idą jeszcze do alarmów. Oni zastanawiają się, o co kurde chodzi. Czemu oni wszyscy giną? Dobra, ej, nie myślę, że wszyscy. No nie. Kurde, no nie! No zaraz posiłki, alarm, coś, no... A. Gdzie? Gdzie jesteś? Ostatni szmaciarzu, no. Dobra. W ten sposób. Tutaj, ląduj, ląduj. Gdzie? Gdzie on poleciał? Czy wy to widzieliście? A chyba, że tu serio został tylko na przykład jeszcze pies. A pies alarmu nie włączy. Nie, ale serio, ale ja go muszę wyłączyć z kolei. Ale mogę chyba ręcznie już nawet. Dobra, jeszcze jeden. Właśnie w tamtym sektorze, gdzie ktoś się jeszcze może kręcić. Chyba, że naprawdę przez to, że strzelałem bronią z tłumikiem i z ich strony nie padł ani jeden strzał, to ten przy ognisku sobie jeszcze siedzi. W najlepsze. No to też jest możliwe. Dobra. Więc no nie biegajmy zbyt głośno. Dobra, wszystkie alarmy wyłączone. Op. No przeskakuj, cholera. Dobra, bo gdzieś tutaj, tak? Ewentualnie. On siedział. No jest butelka, może być i on. No nie, kurde. Kto tu jeszcze się kręci? A może wewnątrz? Dobra, to jednak ta broń, ale... Nie można zapomnieć o przeładowaniu. Dobra. Może moździerzem wypieprzyć w nich. Nie. Tak to raczej nie trafię. Nie, ale serio, czemu jeszcze nie jest ta baza oznaczona jako uwolniona? No kurde. No jeszcze raz szukam jedynych ocalałych, a tak nie powinno być. No chyba, że jestem takim wybitnym snajperem. Serio, że nikt się nie skapnął, a tu wszyscy padali jeden na oczach drugiego. Może muszę wejść. Po prostu, no. No, nie wspiąć się, tylko wejść. No, nie mogę. Ha. The fuck? Nawet psa zabiłem, tylko jednego, którego widziałem. Może być gdzieś drugi. Może chodzi o propagandę, która znajduje się gdzieś wyżej. No dalej, wskakuj, wskakuj. No nie, nie konkretnie na ten daszek, ale... Jak tam przeskoczę, to już będzie chyba lepiej. Dobra. No, jump. Gdzie jest ta propaganda? Nie, serio. Ale chyba tu? Tu? Gdzieś wisi może wewnątrz? Tylko co to za propaganda, która wisi wewnątrz tam, gdzie nikt jej nie widzi? Jest! Kurde, a miało być bez zauważenia, bo chyba nikt mnie nie zauważył. Ale jest bez alarmu. Też się liczy, dobra. Spoko. Baza odbita, kochani. Uff. Nieźle. No to przynajmniej tą własnoręcznie odbiłem w 100%, a nie jak tą poprzednią. Nowe aktywności. Dobra, ale tak w sumie myślę, że... Ej, nie! Tu jest teraz quick travel. No to pięknie, dobra. To mogę spokojnie teraz iść. Tą pilną dostawę załatwić. No tak, dobra. Tutaj właściwie dajcie mi jeszcze... odkaszlnąć porządnie po tym zwycięstwie. No i może, a ja w sumie, skoro już tu jesteśmy, to kurde, może tak po prostu zrobić to, co jest na miejscu. Jak przed nim, no jak błaga i przeciąć gdzieś więzy, no to jak najbardziej, kurde, ale gdzie, co? Moment, Pagan już jedzie odbijać bazę? Nie, no bez kitu. Czy to piąta sekunda dopiero, kiedy jest nasza i jeszcze bez alarmu? Co? Ogon mieliście za sobą pewnie, cholery.
No. A może faktyczny ogon, bo was jakiś gepard gonił albo coś. Nie wiem, nie wiem, dobra. Open the door. Może ona była tutaj, faktycznie w środku po prostu. No tak, no pięknie. Ratunek zakładnikom. Armia Królewska zajęła pobliskie targowisko. Te łotry polują na osoby, które mogłyby zasilić ich burdele. Ej, co oni cały czas z tymi burdelami, no? Handel żywym towarem. Ja pierdzielę. Udaj się tam i zlikwiduj strażników. Jeżeli cię zobaczą, zaczną strzelać do cywilów. Pozostań więc w ukryciu. Tak, dobra. Choć tak naprawdę myślałem, że to jakiś wyścig będzie. No na szczęście nie jest to daleko. Ale moment, 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 moment. Tu nie było szafy? Sorry, przepraszam. Czy tu nie było szafy z kałasznikowami? Może była. No właśnie. Bo chciałem do niej zajrzeć. Uzupełnić amunicję. Sprzedać niepotrzebny shit. No i teraz dopiero mogę wyjść. Mam znacznie większe szanse na powodzenie po prostu. Dobra. W tamtym kierunku powiadacie, to trzeba tam czymś podjechać szybciej niż zazwyczaj. Z paporka. A tam trudno, przebijemy płot. Zależy na czasie bardzo. Ej, ale to chyba od niej oczekiwałem. Shit! Ej, w sumie nawet nieźle poleciał. Jak na pojazd bez skrzydeł. Dobra, dobra. Nie, 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 nie strzelaj, nie strzelaj. Mamy podejść po cichu. Więc jedyne co pozostaje to wziąć snajpę. I jak? O co? Co najmniej dwóch. No kurczę, liczę, że uda się wszystkich. No ale... Widzę tam cztery oznaczniki. No kurczę, to nie będzie łatwe. Ale inaczej, zależy ilu jest strażników. Dobra, widzę jednego. No po pierwsze kucni. Drugi, trzeci. Okej. Okay. No jeszcze na pewno ktoś tu się, kurde, kręci. 100%. I teraz jeszcze utrudniony cel. Kurde. Będę musiał strzelić mu w nogę najpierw. Bo w głowę boję się strzelać, bo mogę trafić zakładniczkę. Ej, moment, gdzie on ją wyniósł? No nie, to widzę, naprawdę trzeba się pospieszyć, więc już teraz luneta. Aha. No i co? Jak najszybsza eliminacja każdego po kolei? No, tak trzeba będzie zrobić. Tylko lepsza pozycja strzelecka. No powiedzmy. Ty idziesz pierwszy, kolego. Okej. Okay. Drugi. Gdzie jest trzeci? Gdzie jest reszta? Nie, dobra, trzeba lecieć na ratunek. Dosłownie. Ląduj, no gdzie ty uciekasz? No ty masz tam nieść pomoc. Aaaa! Nie lutuj do zakładników. No nie! O shit, dobra, to jeszcze jest większe o niebo, zaraz mogę zginąć. Dwóch, kurde! Już zabili, no co za ścierwa, no... A tu ostatni chyba. No przecież jak? Jak on to przeżył? Przez cały magazynek poszedł. Ilu? Ilu mi się udało ratować? Dwóch, faktycznie? O kurde, dwie niepotrzebne śmierci, no. Trzeba następnym razem naprawdę chodzić i starać się eliminować z bliska. Kłamstwo z południa. Pagalmin pragnie przypomnieć wszystkim obywatelom, że Złoty Szlak to nielegalna organizacja terrorystyczna, która zagraża wolności naszego kraju. Ich propaganda, w której chwalą się swoimi sukcesami, jest całkowicie nieprawdziwa, a Armia Królewska nie podniosła żadnych strat. Prawdą natomiast jest, że ponoszą odpowiedzialność za śmierć niewinnych cywilów. Aha, no jasne. Ataki na Banapur i Tirtę pokazały dobitnie, jak bezwzględni potrafią być Sabal i Amita. Niech światło Pagana oświeca was wszystkich. Ministerstwo Spraw Publicznych i Harmonii Społecznej. Ja. To jest, kurczę, przykład rasowej, chamskiej propagandy. No jeszcze odcięcie od mediów, no ale już tutaj dzwonnice i wieże radiowe w pobliżu uwolniłem od propagandy, więc no, aż tak źle nie jest. Ktoś ma radio, to już wie jaka jest prawda, ale właśnie, co to jest w środku? Co jest, kurde, w zamrażalniku? Czemu mogę to tylko zamknąć? A może mogę tu wejść? Albo, ej, a może wrzucić zwłoki? Ej! Albo póki co mogę zamknąć. Nic więcej. Nie, dobra, kochani, ale serio. W tym miejscu jeszcze tylko załatam
Ajaya. No właśnie, przypalanie jakiejś rany, ale zazwyczaj te rany są właśnie na przedramieniu. Ewentualnie, no właśnie, nadgarstek, czy złamany palec, który trzeba wstawić. No, ale zazwyczaj bandażek na przedramie, jakieś przypalanko, coś. Nie, i tak, fajny to jest, fajny patent. Dobra, kochani, ale serio. Kończę ten materiał, żegnam się z wami, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, cześć!